Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym powiedzieć Wam o trzech najczęściej popełnianych błędach w trakcie wykonywania testów nerwowo-mięśniowych. Wiemy, że coraz więcej osób wykorzystuje w swojej praktyce takie testy, niemniej jednak w trakcie procesu nauki zdarza się popełniać tych błędów całkiem sporo. Największe znaczenie moim zdaniem mają te trzy, które właśnie teraz omówimy. Pierwszy dotyczy samej komunikacji z pacjentem. Często niepotrzebnie pacjentowi tłumaczymy, że ten test, który wykonujemy, ma cokolwiek wspólnego z badaniem siły. To jest też najczęściej podnoszona kwestia w trakcie naszego szkolenia z neurodiagnostyki i terapii, że te testy wykonywane zwłaszcza u panów, no niestety nie przynoszą spodziewanych rezultatów, dlatego że panowie akurat bardzo się tutaj siłują, starają się za każdą cenę pokazać, że w takich testach będą wychodzili właśnie silni i chcą to po prostu pokazać. Często tutaj wina leży po prostu po naszej stronie, kiedy tłumaczymy, że będziemy teraz testować siłę. Ja w swojej komunikacji z pacjentem w ogóle staram się unikać tego sformułowania i przedstawiam to mniej więcej tak, że teraz będziemy badali odruch na rozciąganie danego ścięgna i w tym celu poproszę pana, panią o utrzymanie kończyny w takiej, a nie innej pozycji. Oczywiście tutaj pacjentowi na leżance to pokazuję, jakby tą metodologię już znacie z poprzednich naszych filmów i dopiero wtedy wykonuję taki próbny test. Na początku przykładam właśnie bardzo mało siły, raczej tylko po to, żeby pokazać kierunek i wektor, w jakim się tutaj będę poruszać. No i proszę też o utrzymanie danej pozycji. I w momencie, kiedy ktoś tutaj próbuje zadziałać skurczem koncentrycznym przeciwko mojej przykładanej sile, to ja pacjentowi tłumaczę, że proszę tylko jeszcze raz o zatrzymanie się w danym momencie, a nie podążanie w stronę przeciwną. I zazwyczaj jest to już wystarczające do tego, żeby to pokazać. Do drugiego najczęściej popełnianego błędu będę teraz potrzebował pomocy. Jest ze mną Basia, która akurat pracuje ze mną w gabinecie. No nic, bardzo dobrze znasz, bo już pracujesz nim półtora roku. Tak jest. Tak jest. Także pokażemy Wam, czego przede wszystkim nie robić. Poproszę Cię o to, żebyś się położyła. I teraz tak. Kiedy testujemy sobie dowolny wybrany ruch, niech to będzie ruch dla kończyny górnej, to na początku poproszę Cię o ustawienie sobie ręki do takiej pozycji. To, co najgorszego mogę zrobić w tym momencie, co jest później bardzo trudne do oduczenia wśród naszych pacjentów, to od razu użycie dużej ilości siły do wykonania testu. Widzicie, że wykonałem go w ogóle bardzo szybko, niechlujnie, no ale to też są często popełniane na początek błędy. Więc tutaj trzeba wrócić do tej zasady, że pomału przykładam na początku troszeczkę tylko tej siły po to, żeby pokazać, w którą stronę będę pchać. Druga zasada jest taka, że ja też daję czas na to, żeby moja pacjentka zbudowała sobie napięcie, które będzie potrzebne do utrzymania ręki w danej pozycji. Czyli teraz Basia, trzymaj. Ja teraz przykładam sobie tutaj rękę. Czuję, że to napięcie wzrasta. Ja przykładam kilka kilogramów siły, niedużo. Czy to jest trudne do utrzymania? Nie. Nie jest. Ok. I dopiero w tym momencie, kiedy mamy zbudowane to napięcie, ja zaczynam testować i popycham rękę w dół do leżanki. Tak? Zobaczcie, że znowu nie robię tego w sposób gwałtowny. Przykładam, trzymam. Trwa to dobre 2-3 sekundy. Cały taki test. Żadnych gwałtownych ruchów, jasno określony komunikat dotyczący tego, w którą stronę będę popychał. Zobaczcie, że on nawet nie musi być werbalny. Kiedy układamy rękę w danej pozycji, przykładamy to dla pacjenta, to już jest jasne, co my będziemy dalej robić. Trzecim najczęściej popełnianym błędem są różnego rodzaju kompensacje, które nasi pacjenci wykorzystują do tego, żeby poradzić sobie z naszym testem, tak żeby w ich mniemaniu wyszedł on silny i oczywiście dla pacjenta w jego mniemaniu pozytywny. Także pamiętacie, że tych zasad jest tutaj całkiem sporo.
poprawnego testowania, mówiliśmy między innymi o tym, że nasz pacjent powinien patrzeć się prosto przed siebie, że powinien być w możliwie neutralnej pozycji. Cały czas musimy to obserwować, dlatego że jeśli będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na jednym wąskim obszarze, czyli przejdziemy sobie jeszcze raz do tej samej, do tego samego testu. I teraz na przykład coś takiego, co Basia zrobiła zupełnie celowo przed chwilą, czyli patrzy się już na test, który ja wykonuję, a teraz ja, patrząc się tylko i wyłącznie w miejsce, które chcę testować, mogę tego nie zauważyć i taki test może mi już wyjść zafałszowany. I teraz u Ciebie to jest autentycznie, wpadasz w hipotonię. A teraz w dodatku podbijasz ją sobie. Tak. Tak, słuchajcie, akurat mam na szczęście bardzo dobrą asystentkę, która się już dobrze na tym wszystkim teraz zna, ale zobaczcie, gdybym nie patrzył na wszystko to, co dzieje się dookoła, a skupił się tylko i wyłącznie na tym jednym miejscu, które obciążam, to taki test cały czas miałbym zaburzony. A teraz połóż sobie drugą rękę wzdłuż ciała i patrzę przed siebie i taki test wychodzi mi normotoniczny. I teraz wiemy akurat już z samego obserwowania tego, co Basia robiła, że na pewno jeśli będzie sobie poruszać głową, to będzie zaburzać swój wskaźnik. Tak? To znaczy znajduje się tam pewnie jakiś obszar drażnienia, a jednocześnie kiedy kładzie rękę, dostarcza sobie jakiś bodźców tutaj w okolicy brzucha, no to już ta toniczność się tutaj z powrotem nam zmienia. Więc mogą to być drobne rzeczy, które mogą nam umknąć w momencie, kiedy na przykład tłumaczymy coś pacjentowi jednocześnie. Tutaj coś testujemy, pacjent patrzy się na nas po to, żeby zadawać nam jakieś pytania, a my bezrefleksyjnie odpowiadamy, ale pacjent już tą pozycję ma zmienioną, no to niestety ten test będzie bardzo słabo powtarzalny i nierzetelny, dlatego że kiedy przejdziemy do testowania kolejnych rzeczy, pacjent już być może będzie się patrzył przed siebie, no i będziemy mieli różnicę między tym, co zbadaliśmy wyjściowo, a tym, co zbadaliśmy na koniec. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jestem pewien, że przyda on się Wam do codziennej praktyki. Autentycznie wszystkie te rzeczy, o których teraz mówiłem, są naprawdę najczęściej popełnianymi błędami, które na sam początek takiej zabawy, wejścia w neurodiagnostykę mogą być naprawdę bardzo frustrujące. Także mam nadzieję, że ten materiał pozwoli Ci bawić się w ten sposób rzetelniej, że nie zniechęci Cię on tutaj od samego początku. Tak jak widzisz, czasami są to detale, one często się rozbijają właśnie chociażby o komunikację, o dobre wytłumaczenie pacjentowi tego, co będziemy robić. Nie bój się poświęcić na to na początku odpowiedniej ilości czasu, żeby nasz pacjent to zrozumiał. Po prostu dzięki temu unikniesz frustracji zarówno swojej, jak i pacjenta. No i oczywiście zaoszczędzisz później bardzo dużo czasu na kolejnych etapach diagnostyki. Chętnie dowiem się teraz, o czym chcielibyście posłuchać, chociażby właśnie w kontekście testowania, neurodiagnostyki. W kolejnych takich filmach chętnie nagram dla Was kolejny taki materiał. Swoje propozycje możecie zostawić na dole w komentarzu pod tym filmem. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!